Witajcie w kolejnym odcinku naszej Maszko TV. Dzisiaj jesteśmy na zbiorniku Młyn w Lubaczowie. Jest to fajne łowisko sportowe. Są tu ciekawe lesze i troszeczkę innych ciekawych ryb. Liny. Liny są ładne. Franek tutaj dwa razy wygrał zawody okręgowe. Ja też miałem przyjemność parę razy tutaj dobrze powojować. Chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać Team Lake'a, naszą zanętę, którą praktycznie stosujemy w większości przypadków, gdy łowimy na zawodach. Jest to taka nasza zanęta bazowa do połowu wszystkich ryb, które są. Nawet tu. Amen. Pracując nad nowymi mieszankami MaszPro, postanowiliśmy stworzyć zanętę, która będzie zanętą uniwersalną do łowienia na zbiornikach stojących. Stworzyliśmy Team Lake'a, jest to zanęta o takiej strukturze, zobaczcie, to jest kolor naturalny. Posiada pojedyncze, większe frakcje i bardzo naturalny, ziołowy zapach. Chcieliśmy stworzyć zanętę uniwersalną, w której spokojnie będziemy mogli łowić leszcze, będziemy mogli odławiać krąpie, tak samo będzie dobra na płocie. Tak zwana mieszanka uniwersalna do łowienia na wodzie stojącej, czyli na jeziorze. Franek złowił pierwszą większą rybę, zobaczcie. Jasiek.
No i co? W naszym Team Lake'u trafi nam się kolejny piękny kolega. Tym razem zielony. Jak go z drugiej strony przejdę, będzie łatwiej go pokazać. Zobaczcie, jaki traktor. Naprawdę złowi pięknego lina, a teraz idzie chlapciuch. Weszły nareszcie. Był przed chwilą piękny lin, teraz złowiliśmy ładnego leszczyka. A będzie donęcić, nie? Po tych dwóch rybach. Tak, po tych dwóch rybach trzeba będzie donęcić. Obowiązkowa kulka Team Lake'a i troszkę towaru. I myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tak działa nasz Team Lake i można łapać na niego wszystkie ryby.
tak jak mówiłem, na Team Lajka można złowić wszystko.